Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Księga Jeremiasza 23-29. I jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 23 werset. Są to wersety, które chciałbym zilustrować historią z życia, która była opisana w jednym z periodyków chrześcijańskich i nosiła tytuł Skradziona Biblia. I w tym opowiadaniu główny bohater opowiada: razem z kolegą prowadziłem beztroskie życie. Korzystałem z każdej przyjemności i cieszyłem się, że nie muszę pracować. Nie byłem bogaty, ale mój bogaty przyjaciel płacił za wszystko, więc dobrze się bawiłem. Beztrosko odrzuciłem podarowaną mi Biblię, zniszczyłem ją, wydzierając z niej kartkę po kartce, aby robić z nich tak zwane skręty. Pewnego dnia Biblia gdzieś zniknęła. Potem kumpel zerwał ze mną kontakt i moje cudowne, w cudzysłowie cudowne, oddane grzechowi wegetowanie gwałtownie się zamieniło w wegetację bez dopływu środków. Jakiś czas później poszedłem ponownie zobaczyć się z moim byłym kumplem. Powiedział do mnie: muszę ci coś wyznać. Ukradłem kiedyś twoją Biblię. Pewnego dnia, gdy wszedłem do twojego domu, nie było cię w nim. Wziąłem więc odruchowo pierwszą książkę, która wpadła mi w ręce, twoją Biblię. Otworzyłem ją i przeczytałem: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Mateusza 11:28. Tekst poruszył mnie tak bardzo, że chciałem czytać dalej, więc po prostu wziąłem ją ze sobą. Cóż to była za książka? Cóż za odkrycie? Biblia pokazała mi, Pismo Święte pokazało mi, że jestem grzesznikiem przed Bogiem, osobą obciążoną winą, która potrzebuje ratunku, i ten ratunek znalazłem u Pana Jezusa Chrystusa. On jest teraz moim Zbawicielem. Teraz jestem szczęśliwym człowiekiem. Proszę o wybaczenie za kradzież Twojej Biblii. Po tym wydarzeniu ja również zacząłem czytać Słowo Boże. Nie minęło wiele czasu, gdy znalazłem Zbawiciela, którego potrzebowałem, Jezusa Chrystusa. Uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa i zostałem zbawiony. A ty? Czy ty jesteś zbawiony? Gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dlatego posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł za grzechy każdego wierzącego w Niego człowieka. Uwierz zatem w Pana Jezusa, a nie będziesz musiał iść do piekła, na które zasłużyłeś, a pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, przestań wierzyć w siebie. Uwierz Panu Jezusowi, przestań wierzyć sobie. Zaufaj Panu Jezusowi, przestań ufać sobie. Tak, zatem uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak mówi Słowo Boże.